dzień dobry, dzień dobry, moje kochane wodniki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu dwutygodniowym. Czytanie jest oczywiście na najbliższe dwa tygodnie, czyli od 12 do 25 sierpnia 2024 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie to, co dla Was, resztę zostawcie, a jeżeli to czytanie to nie Wasza bajka, sprawdźcie swój ascendent, księżyc, albo możecie też zerknąć na znak wenusowy. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, z którymi warto się zapoznać, szczególnie jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz. No i moje wodniki, łapeczki w górę jak najbardziej mile widziane, komentarze, subskrypcje, udostępnienia również. Dziękuję Wam za całe Wasze wsparcie, dziękuję, że jesteście. No i co, nie przedłużam, lecimy z Waszym czytaniem. Co się będzie działo wewnątrz Was w ciągu najbliższych dwóch tygodni? A co może przyjść niespodziewanego z zewnątrz? Co w miłości dla osób, które są w związkach, w relacjach? A co dla moich singli, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada bądź przekaz dodatkowy. Ok, zobaczmy sobie jednorożca dla Was na nadchodzące dwa tygodnie. Intencja. Intencja. Bądź konkretny i zdecydowany. Skup się na tym, czego naprawdę chcesz. Śmiało kieruj prośby do wszechświata. Pięknie. Ok, talia dopowiadająca jest i zaczynamy. Co się będzie działo wewnątrz Was? O, dziesiątka kielichów. I żyj długo i szczęśliwie, koniec. Na tym zakończymy Wasze czytanie. Kochani, dziesiątka kielichów pełni szczęścia. Po prostu poczujecie się spełnieni na każdym poziomie Waszego życia. Poczujecie, że macie odpowiednich ludzi przy sobie, odpowiednie warunki, odpowiednie okazje, że po prostu macie wszystko, czego Wam trzeba, żeby czuć się szczęśliwym. Jeżeli teraz tego nie czujecie, poczujecie to w ciągu najbliższych dwóch tygodni, więc to jest, kochani, naprawdę przepiękna energia. Bardzo rodzinna atmosfera, dobre stosunki z innymi, wspaniałe przyjaźnie, możecie planować jakieś rodzinne spotkanie, jakieś rodzinne imprezy. Piękna energia, naprawdę piękna. Część z Was ma szansę zdecydowanie tutaj się zakochać i spotkać swoją drugą połówkę. Zobaczmy tą dziesiątkę kielichów. Umiarkowanie. Dziesiątka mieczy. No i głupiec, pięknie. Wiecie co, kochani, ja tutaj widzę przede wszystkim taki spokój, harmonię. Jeżeli w ostatnim czasie kontakty, szczególnie z innymi, przyjaciele, współpracownicy, rodzina, bliscy, partner, partnerka i tak dalej, były w jakiś sposób zaburzone, były jakieś trudności, brak dogadania się, jakieś konflikty, jakieś ogólnie takie rzeczy, w tym w ciągu najbliższych dwóch tygodni w końcu odetchniecie. Jakiś trudny rozdział się zakończy, sprawy się wyciszą, uda Wam się z kimś dogadać, porozumieć i faktycznie tutaj, no poczujecie się jak nowonarodzeni, poczujecie, że wszystko idzie w dobrym kierunku, że wszystko się rozwija w dobrym kierunku, poczujecie pewność siebie, poczujecie seks appeal. Dla części z Was, kochani, faktycznie tutaj jest kwestia blokady kogoś, kto nie służy. Bycie bardziej asertywnym, szczególnie na polu zawodowym, ale też w stosunku do dzieci, kochani, do dzieci, wnuków, młodszych członków rodziny. Zyskujecie tutaj na sile, na takiej wewnętrznej mocy, ale też jesteście otwarci na nowe początki. Poczujecie po prostu szczęście, szczęście i takie spełnienie, spełnienie jak nic. Dobra, zobaczmy co z zewnątrz. A z zewnątrz mamy asa mieczy, inspiracja, prawda, klarowność, jakiś nowy początek, rozwiązanie jakiegoś problemu, rozwiązanie jakiejś sytuacji. Zobaczmy tego asa mieczy. Dwójka mieczy, tak, tutaj jest jakiś blok. Królowa mieczy, o! I arcykapłan. Dwójka pentakli, król buław i dziewiątka buław. Moi drodzy, powiem Wam tak, jeżeli, bo tutaj chodzi o tego arcykapłana. Arcykapłan może być osobą u Was, czyli to może być partner, partnerka, to może być szef, szefowa, to może być rodzic. Ale dla części z Was, kochani, arcykapłan może być jakimś specjalistą, może być psychologiem, może być terapeutą, może być duchownym, może być kimś, kto pomaga rozwiązywać jakieś problemy. Ewidentnie tutaj jest z dwójką mieczy
nie widzicie wyjścia z jakiejś sytuacji. Czy to jest właśnie na poziomie rodziny, czy na poziomie emocji, czy na poziomie jakichś faktycznie struktur finansowych, czy zawodowych, czy jakichś inwestycji. Nie widzicie wyjścia z jakiejś sytuacji. I kochani, wygląda na to, że ta osoba wkroczy do Waszego życia po to, żeby wnieść jakieś rozwiązanie na jakąś sytuację. Przyniesie Wam jakiś rodzaj harmonii i odwagę do działania, żeby pokonać jakieś bariery, pokonać jakieś trudności. No i faktycznie, z trójką buław idziecie naprzód, kroczycie swoją drogą, mogą pojawić się nowe inwestycje, zażegnanie jakichś konfliktów, kłótni, wzmocnienie swojej pozycji zawodowej, ale też swojej pozycji, kochani, wśród rodziny, wśród przyjaciół, w partnerstwie, tak? Pojawi się szansa, kochani, na jakiś nowy początek, ale pojawi się szansa przede wszystkim na wyjaśnienie jakichś trudności i otwarcie. Otwarcie się na komunikację, otwarcie się na prawdę, otwarcie się też na jakąś wspólną przyszłość, planowanie wspólnej przyszłości. Blokada zostaje jakaś zdjęta, coś zostaje wyjaśnione. Wy też widzicie wszystko w bardziej takich jasnych barwach. Zaczynacie widzieć wszystko jasno i wyraźnie. I to sprawi, kochani, że faktycznie jakiś nowy początek będzie dla Was możliwy. Super. Dobra, lecimy dalej. Co w związkach? A w związkach mamy Króla Mieczy. To jest Wasza energia, drogie wodniki. Czyli faktycznie tutaj jakieś szczere rozmowy, wyjaśnienia. Dla części z Was oczywiście Król Mieczy może oznaczać ochłodzenie tutaj kontaktów z partnerem, z partnerką, a nawet rozwód i rozstanie. Dlatego zobaczmy sobie tego Króla Mieczy, co chciałby Wam tu jeszcze przekazać. Szóstka denarów. Okej. Tak, dwójka denarów. No, tutaj rozmowy przede wszystkim. Tak, ósemka była. Dobra komunikacja między Wami, bo z piątką kielichów są jakieś sprawy z przeszłości, które stoją między Wami murem, które powodują jakieś trudności. Myślę, że o tą dwójkę mieczy chodzi. Dla części z Was może być tak, że nie jesteście świadomi, że partner ma jakąś urazę do Was, partnerka ma jakąś urazę do Was, a dla części z Was oczywiście jest w drugą stronę. Ale w przeszłości wydarzyło się coś, co powodowało właśnie jakieś takie niepewność, uczucie takiego trochę zaniedbania, albo że ktoś tu ma jakieś inne opcje, inne wybory. I wygląda na to, kochani, że faktycznie będziecie przeprowadzać poważne rozmowy, będziecie wywalać kawę na ławę, będziecie wyjaśniać jakieś sekrety, tajemnice i jakieś ukryte sprawy. I sprawiedliwość to da Wam taki sprawiedliwy osąd, obiektywne spojrzenie faktycznie na sytuację, która jest między Wami. No i dobra komunikacja, szczerość i otwartość sprawi, że jakaś harmonia faktycznie powróci do Waszego życia. Będzie więcej równowagi w dawaniu i braniu. Może komuś tu czegoś brakowało, może Wam czegoś brakuje, może partnerowi, partnerce czegoś brakuje. Będzie równowaga w dawaniu i braniu, będzie więcej elastyczności względem siebie. No i kochani, jest też powrót pasji, namiętności, więc to wszystko przełoży się również na taki ogień między Wami. No i zdecydowanie lepszą komunikację. Kochani, jeżeli macie do ustalenia jakieś inwestycje, jakieś finansowe aspekty, znajdziecie tutaj płaszczyznę porozumienia i odnajdziecie jakiś wspólny cel, do którego będziecie się kierować. Okej. Single. Co u Was? Piątka kielichów. Piątka kielichów może oznaczać jedno. Powrót do przeszłości. I teraz kwestia jest tego, czy Wy cały czas tutaj tęsknicie za kimś, czy ktoś za Wami tęskni i będzie chciał powrócić do Waszego życia. Świat. No właśnie. Tutaj niby coś się zakończyło, ale chyba się nie zakończyło. Zobaczmy tą piątkę kielichów. Szóstka buław. Szóstka kielichów. Ósemka kielichów. Siódemka mieczy, ósemka kielichów i sąd ostateczny. Rydwan, słońce, trójka kielichów. No kochani, ktoś nie może przestać o Was myśleć i wróci. Wróci ewidentnie. Szóstka kielichów, ósemka kielichów, piątka kielichów. Siódemka mieczy. Myślę, kochani, że tutaj ta siódemka mieczy jest kwestią, że Wy nie ufacie tej osobie, albo są jakieś problemy z zaufaniem i że ta osoba gdzieś tam w przeszłości była nieszczera. Myślę, że ta osoba też będzie podchodzić ostrożnie, bo wie, że no, że tak powiem, może zostać otrącona, że może nie dostać kolejnej szansy. Jest tutaj, kochani, powrót kogoś. Powrót, kto może wydawać się bardzo pewny siebie i taki stanowczy, ale tak naprawdę ma w sobie bardzo dużo poczucia braku i tęsknoty za Wami. Więc nie dajcie się zwieść pozorom, kochani. Ta osoba nie jest tak pewna siebie, jak się wydaje. Ale kocha Was.
Kocha Was całym sercem, żywi do Was naprawdę jakieś uczucia i z sądem ostatecznym chce tutaj coś wyjaśnić. Rydwan, słońce i trójka kielichów jest zdecydowanie intencją tej osoby. Chce zostawić ona pewne sprawy z przeszłości, wnieść dużo słońca do Waszego życia. Chce szczęścia, chce radości, chce sukcesu i zdecydowanie pragnie pojednania tutaj z Wami. Z dziewiątką pentakli no możecie spodziewać się tutaj jakiegoś zaproszenia, wyjścia na kawę, no i inwestycji tej osoby w Was, w Wasze życie, w Waszą przestrzeń. Co Wy, kochani, zrobicie? Nie wiem, ale biorąc pod uwagę karty, które nam się tutaj pojawiły, wygląda na to, że część z Was będzie chciała dać temu szansę. Dobra, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, król buław, pasja, namiętność, działanie, bycie liderem, odwaga, sięgnięcie po coś, czego pragnę, tak? Część z Was może mieć do czynienia z takim królem buław, albo wejść oczywiście w energię takiego króla buław. Zobaczmy, kto to jest. Siódemka pentakli, paść kielichów, trójka pentakli, rycerz buław, piątka mieczy i rycerz monet. Kochani, tutaj ktoś przyjdzie do Was z jakąś propozycją. Oczywiście mogą to być też jakieś przeprosiny, szczególnie jeżeli ktoś jest Wam winny jakieś przeprosiny, jakiś przyjaciel, znajomy, członek rodziny czy coś takiego, to możecie się tego spodziewać. Ale ja mam wrażenie, że to jest jakaś propozycja, propozycja jakiejś inwestycji. Ale to jest inwestycja bardziej w jakąś pasję, w jakąś zabawę, w coś, kochani, takiego dosyć nietuzinkowego i coś takiego, jakby to powiedzieć, takiego innowacyjnego, takiego, nie wiem, może nie innowacyjnego, ale takiego, gdzie będziecie mieli szansę się zabawić, po prostu dobrze bawić. Oczywiście będzie to wymagać jakiegoś nakładu finansowego, bo ewidentnie to widać, ale z drugiej strony ja widzę, kochani, no właśnie, u Was jakieś takie piątka mieczy na zasadzie, nie wiem, czy ja chcę, nie wiem, czy ja mogę, nie chcę się tutaj z niczym śpieszyć, muszę to przemyśleć, muszę to przeanalizować, jestem teraz troszeczkę w trudnej sytuacji, aczkolwiek ja myślę, że dla części z Was może to być szansa na... na coś fajnego. Nie wiem, co to może być, kochani. To może być jakiś wspólny projekt. To może być budowa czegoś w domu. To może być zainteresowanie się pszczołami i założenie własnej pasieki. To może być coś z ogrodnictwa. To może być jakaś hobby. To może być jakaś, nawet bym powiedziała, jakaś czynność sportowa. Ale coś, co wymaga jakiejś systematyczności. I mam wrażenie, że u Was pojawi się takie coś, czy ja mam w ogóle na to czas, czy ja mam w ogóle na to przestrzeń. Kochani, powiedziałabym tak, znajdźcie na to czas i znajdźcie na to przestrzeń, bo to przyniesie się Wam dużo fanu i myślę, kochani, że otworzy przed Wami jakieś takie nowe możliwości. Nie wiem do końca jakie, siódemka mieczy. No właśnie, nie autosabotujcie swoich działań. Kochankowie i as kielichów. Może otworzyć Wam serce na jakąś nową pasję, na fajne zbliżenie się z tą osobą, na fajną współpracę, może na jakiś nowy projekt taki zawodowy, może to się w jakiś sposób powiększyć, no nie wiem. Piątka buław, tak, rycerz mieczy, sąd ostateczny. Może, kochani, to też być w jakiś sposób rozwiązanie na Wasze problemy, na Wasze jakieś trudności, jeżeli takowe są. Ale mówię, ja tutaj czuję, kochani, że jakiś rodzaj fanu, dobrej zabawy, czegoś, co jest takie luźne, może przerodzić się na przykład w jakąś pasję. Więc jeżeli ktoś Was tutaj do czegoś będzie namawiał, myślę, że warto by było spróbować. Że warto by było się na to otworzyć, bo to może być całkiem ciekawe doświadczenie. Okej, praca i finanse. Co tutaj? A z pentakli, kochani, jakieś nowe ziarno zostaje zasiane. Nowa inwestycja, nowy projekt, nowa praca, nowa przestrzeń, jakaś inwestycja finansowa. Coś, kochani, co może zapuścić korzenie. Zobaczmy tego asa pentakli. Arcykapłanka. No i mamy tą dwójkę kielichów tutaj. Gwiazda. Kochani, jakiś romans w środowisku pracy może się szykować. Od razu Wam to mówię, że ktoś tu może żywić do Was jakieś tajemnicze uczucie i chcieć od Was czegoś więcej. Aczkolwiek Wy jesteście totalnie zablokowani i tego nie chcecie. Ale tutaj... tutaj też, moi drodzy, jakoś tak czuję, że...
dla części z Was to może być jakieś rozwiązanie na ewentualne jakieś trudności w pracy. Bo tutaj mamy tą dziesiątkę buław, mamy dziewiątkę buław, mamy siódemkę buław. Może być jakaś trudna sytuacja, z którą nie potraficie sobie poradzić obecnie w sytuacji. I tutaj pojawi się niespodziewanie ktoś, kto uleczy tę sytuację i da jakąś nową szansę, jakąś nową możliwość dla Was, żeby wyjść z tych problemów i zakończyć jakąś trudność. To jest czas, kochani, jakiejś transformacji, czas zakończenia w Waszym życiu. Część z Was, no właśnie, i asa pentakli. Może być też tak, moi drodzy, że tutaj przyjdzie jakaś propozycja do Was, jakiejś współpracy i część z Was może początkowo w tajemnicy pracować z tą osobą, w tajemnicy. I dopiero w momencie, kiedy poczujecie, że coś tam się zaczyna manifestować, spełniać i tak dalej, zdecydujecie, że czas w to zainwestować w pełni i ruszyć taką pełną parą. Też możecie odczuwać, że jeżeli będziecie tutaj na dwa fronty grać, że jest jakieś przeciążenie energetyczne i że momentami jest Wam ciężko utrzymać czy tą tajemnicę, czy pogodzić wszystko razem. Aczkolwiek, kochani, no mówię, idzie do Was no nowa jakaś współpraca, nowa szansa na jakąś współpracę, która przyniesie zakończenie jakiejś trudności, ale też przyniesie faktycznie szansę na zasianie czegoś nowego. No, ale tutaj też romanse te w pracy. Ciekawe. Dziewiątka miecza, piątka buław, koło fortuny. Uważajcie też, co komu mówicie w pracy, bo tak jak mówię, dla części z Was może pojawić się jakaś szansa na współpracę, szansa na jakiś nowy projekt zawodowy, szansa na coś fajnego, co mogłoby się naprawdę pięknie rozwinąć tutaj do tej gwiazdy i spełnić Wasze marzenia, ale macie wokół siebie też jakieś zazdrosne osoby, które mogą albo coś wygadać, albo coś przekształcić, albo narobić Wam jakiegoś bagienka, więc lepiej by było zostawić to po prostu dla siebie, tak czuję, że tutaj ważne jest, żeby utrzymać pewnego rodzaju tajemnicę. Tak, siła, mag, No i ta piątka pentakli. Ktoś Wam zazdrości jakiejś siły, mocy, wzrostu, jakiejś kreacji rzeczywistości. Także tutaj bym uważała na to, komu co mówicie i komu ufacie właśnie, szczególnie w środowisku zawodowym. Dobra, rada. Czwórka była w pozwól sobie na więcej zabawy, więcej luzu. Skup się na relacjach, skup się na trwałych relacjach, na małżeństwie, na związku, na budowaniu czegoś, co jest ważne w Twoim życiu. Skup się na domu, może tam coś wymaga modernizacji, odmalowania ścian, naprawy, kupna czegoś. To jest dobry czas też, żeby kupić mieszkanie, sprzedać mieszkanie, zacząć budowę domu, czy coś w tym stylu. Wszystkie sprawy związane z domem. Jeżeli otrzymasz zaproszenie na wesele, idź, baw się i wytęcz się całą noc i po prostu korzystaj. Zobaczmy tą czwórkę buław. Czwórka buław oczywiście jest też szansą na jakieś świętowanie, na jakiś sukces. Księżyc, dwójka buław. No i dziewiątka pentakli. Kochani, dla części z Was oczywiście może powrócić ktoś z przeszłości, komu nie do końca ufacie. I tutaj od Was będzie zależało, czy chcecie przyjąć tą osobę, czy nie. Czy ona jest kompatybilna z Wami, czy też nie. Bo mówię, wydarzyło się coś z przeszłości, co wymaga wyjaśnienia, ale jednak pojawia się tutaj też szansa na zostawienie tego, co było i pójście razem naprzód. Ale mówię, to jest w Waszych rękach i tą decyzję zostawiam Wam, moje drogie wodniki. Okej, zobaczmy sobie jeszcze pytania i odpowiedzi. Jeżeli macie jakieś pytanie bądź pytania, wybierzcie sobie 1, 2 lub 3, a ja już losuję Wam odpowiedzi na te pytania. No i zobaczmy, co aniołki będą chciały Wam tutaj powiedzieć. 1, 2, 3. Mamy to. No to co? Odsłaniamy. Odpowiedź numer 1 brzmi... Ach, moja ulubiona karta! Wielkie, szczęśliwe zmiany. Po raz pierwszy wyszła teraz w tych czytaniach dwutygodniowych, więc wodniki wyszła akurat Wam. Cudownie. Karta numer 2. Poproś innych o wsparcie. Oczywiście. I odpowiedź numer 3. Bądź asertywny. O, i to jest to. Dobra, kochani, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za wysłuchanie. Życzę wszystkiego dobrego, powodzenia. Dbajcie o siebie i oczywiście widzimy się za niedługo. Buziaki, pa, pa.